Ok, to lecimy dalej z techniką. Rozdział drugi. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ważne znaki. Dajemy sobie spokój z tym czytaniem, po to się za nie weźmy, tak? Mamy rodzaje znaków bezpieczeństwa. Mamy tak, znaki ostrzegawcze. Mamy tutaj ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się i ostrzeżenie przed porażeniem prądem. Czyli po prostu trzeba uważać, tak? Przede wszystkim mamy znak przed porażeniem prądem. Nie tykać się rzeczy, które się nie powinno, tak? I tu na tej stronie mamy kolejny znak. Mamy taki znaczek. Jest to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem poślizgnięcia się. Bardzo często przenośne znaki mamy, na przykład podobne do mokra podłoga też. Też sami się perfidnie używa tego znaku. Ok, mamy następnie znaki zakazu. Nie dotykać, zakaz picia wody. I uwaga, tam zrobili osobno znaki ochrony przeciwpożarowej, ale spójrz na ten znak. Mamy znak nie zastawiać. Znowu, czerwona otoczka, białe przekreślone, tak? Bo jest to znak nie zastawiać tak naprawdę. Dotyczy ochrony pożarowej, ale jest w dalszym ciągu znakiem zakazu. Nie dotykać, nie pić wody w tym miejscu, z takich czy innych przyczyn, nie zastawiać. I tu mamy dodatkowy jeszcze znak, zakaz używania telefonów komórkowych. No pytanie dlaczego, to jest zupełnie inna bajka i w jakich miejscach się występuje. W szkołach czasami jest taki znak, nie? Co ma przed bezpieczeństwem? No dobra, nieważne, nie wnikam w to, nie będę się rozwodzić nad sensem takich znaków, na przykład na stacjach benzynowych, to jest po prostu śmieszne. Ale okej. Okay. Mamy następnie znaki informacyjne. Pierwsza pomoc medyczna i telefon alarmowy. Tu nam jeszcze dochodzi taki znaczek. Takim kieliszkiem, wężem. Tak, słuchaj. I to jest znak, żeby było śmieszniej. Na przykład łapteczki. Dokładnie, znak apteczki. Czemu wąż, czemu kieliszek? No cóż, długa historia. Ale w ten sposób można oznaczyć łapteczkę. Ten znak to oczywiście jest, że tu jest gaśnica, a tak się oznacza, że tu jest drabina przeciwpożarowa. Po prostu takie znaczki ochrony pożarowe, biała ramka, czerwone tło, biała reszta. Tu jest znak, że tu jest drabina przeciwpożarowa. A w taki sposób, że tu jest gaśnica. Jakie tu mamy ważne znaki? Mamy znaki nakazu. Nakaz mycia rąk, nakaz zastosowania ochrony słuchu. I tu jest kolejny taki znaczek z taką maseczką fajną. Jest to nakaz stosowania ochrony twarzy. Znaczy w różnych zakładach pracy, w szkole raczej rzadko, ale też się może zdarzyć. I kwestie ewakuacyjne. Tu mamy kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół, w prawo, tak? I pchać, aby otworzyć. Możemy też na przykład spotkać z taką strzałką, że po prostu w tamtą stronę masz się ewakuować w razie czego. A tu jeszcze mamy jakieś warto wiedzieć. Droga ewakuacyjna prowadzi do wyjścia z budynku, a następnie do bezpiecznego miejsca na zewnątrz. Co tu mamy jeszcze? Tablice znaków ewakuacyjnych najczęściej są pokryte specjalną folią, która świeci w ciemności. Bywają też podświetlane. Dzięki temu można je dostrzec również w ciemnych pomieszczeniach. No ma to w sobie sens, prawda? Okej. Okay. To nie jest koniec tej lekcji, tak dobrze nie mam. Okej. Okay. Tu mamy plan, przykładowy plan ewakuacji. Dla każdego budynku musi być opracowana instrukcja ewakuacji, której częścią jest plan ewakuacji, na przykład tak jak na ilustracji. Instrukcja ewakuacji zawiera także informacje o sposobie i kolejności opuszczenia obiektu. W dokumencie tym wskazane jest też miejsce zbiórki osób, które zostały ewakuowane. Jedyną dochodzą ważne znaki, tak? Co my tu mamy? Mamy tutaj gaśniczkę, tak? Gdzie tam jest. Mamy też taki znaczek. Będzie go tu dobrze widać i zaraz kombinujemy. Hydrant wewnętrzny, by tam można podłączyć wodę. I podstawa ewakuacji, tutaj w tamtej stronie, nie wiem, czy nie było, po prostu znak wyjście ewakuacyjne, tak? Wyjście ewakuacyjne, czyli po prostu po ludzku wyjście i tutaj kierunek oznaczenia. Dobra, czytankę mamy jeszcze tutaj. Jak zapobiegać wypadkom? W szkole przebywa na co dzień wiele osób. O tym, czy jest tam bezpiecznie, decyduje przede wszystkim ich zachowanie. O nieszczęśliwe wydarzenie nie trudno podczas lekcji techniki, na których często używa się ostrych narzędzi. Aby uniknąć zagrożeń, należy przestrzegać regulaminu pracowni technicznej. Ogólnie po prostu uważać, co się robi. Dobra, mamy tutaj takie coś jak apteczka.
Tak. I co tu mamy? No, mam nasze kochane znaczki zapytania. Do wyboru mamy plastry, rowerowe, pomocy opatrunkowe i systematyczne. Apteczka pierwszej pomocy powinna się znajdować w każdej pracowni technicznej. Zawiera ona niezbędne środki. Jakie? Opatrunkowe. Między innymi bandaże, plastry oraz gaziki. Należy pamiętać o systematycznym uzupełnianiu zużytych elementów wyposażenia apteczki. Warto również zabierać ze sobą apteczkę na wycieczki lub na wycieczki jakieś tam lub piesze. Jakie? Rowerowe. Ok. Tutaj jeszcze coś mamy. Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są wykonywane na miejscu zdarzenia. Od szybkości tej pomocy bardzo często zależy życie lub zdrowie poszkodowanego. Jedziemy, to może być coś naprawdę przydatnego. Mam tylko nadzieję. Pierwsza pomoc na terenie szkoły. Każdy z Was może być świadkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. W razie wypadku w szkole natychmiast powiadom nauczyciela bądź inną osobę dorosłą. Nie ma osoby dorosłej, ty o tym musisz coś zająć, woła jakiegoś innego, żeby to zrobił. Ktoś ma powiadomić, tak? Jeśli w pobliżu nie ma nikogo dorosłego, nie wpadaj w panikę. Wykonaj następujące czynności, czyli nie ma w ogóle nikogo tak naprawdę. Upewnij się, że w miejscu wypadku jest bezpiecznie i że ani tobie, ani osobie poszkodowanej nic nie zagraża. A jeżeli zagraża, głupio zabrzmi, ale spierdalaj. I wołaj kogoś po prostu. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny. Głośno zapytaj go, co się stało. Zadzwoń pod numer 112 lub 999. Przedstaw się i opowiedz, gdzie jesteś i co się dzieje. Wysłuchaj dyspozytora i wykonaj wszystkie podane przez niego polecenia. Poczekaj na zakończenie rozmowy. Nigdy nie rozłączaj się jako pierwszy. I tyle na ten temat. To jest taka podstawa życiowa. Po prostu zadzwonić. Ok, tak w razie czego, jak zapamiętać te numerki? 112 raczej się pamięta, szczególnie jak ktoś ogląda jakiś tam durnowaty serial. Na ratunek 112 nie powinno być problemu. Natomiast kiedyś sobie wymyślił prostszy sposób, że wystarczy własna twarz, tak? 1, 1, 2, jedne usta, jeden nosek i dwa oczka. No aż tak mówią, w ten sposób przedszkolaki mogą zapamiętać. Jest tutaj sensowny numer. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy ważnego w tym rozdziale? Odpowiedź brzmi nie, to by było wszystko. I tak już wyszło długo, nie?